Witajcie w dzisiejszym dniu. Jak widzicie, no startujemy, tam Mateusz już ogarnia tamtą stronę. Ma to już mniej więcej porozmierzane. No i ja mam z tej strony pustaczka ładnie. Tutaj musimy się trzymać 12 cm od osi. No i tak jak widzicie, ten gwóźdek to jest mój obrys muru. I my teraz pierwsze co robimy, to bierzemy sobie poziomkę. Mniej więcej go ustawimy, jak idzie ten pustak. Najpierw tak korekta, mniej więcej tylko na razie, bo zaraz by nam się to wszystko wyklaruje. No i jak mamy tu, no i widzicie, po to jest ten gwóźdek, że jak ja sobie tu nawet przyjadę, bo chyba Andrzej to te 24, bo tutaj jest przecięcie osi, no a tak wychodzi to z zewnątrz, cyk, jest, tak to powinno być. I jeszcze te 12, żebyśmy mieli od słupka. Znaczy tu jest kreska, bo Andrzej tu wcześniej przechodził i patrzył na to. No i teraz tak, mam przeniesiony, tu mam na łacie, na niwelatorku stamtąd poziom. No i widzicie, 4 mm jeszcze ma iść na dół, no to trochę go popieścimy tu. No czy nawet nie będę go dobijał, tylko zazwyczaj łapię za końce i ruszam prawo, lewo, delikatnie, delikatnie. Dwa milimetry, cztery na dół, jeszcze go musimy trochę wcząsnąć. Ocząśnij się, chłopieku. Dobra, teraz już powinno być. Delikatnie go ustawimy. Widzicie, trochę mi się przesunął na zewnątrz, ale i tak zaraz będziemy piona łapać, jak już będę miał tu tego migusia. 0,2 mm. Zostawiamy go tak. Cyk. Teraz muszę jeszcze sobie skorygować wymiar. Jak tam pion patrzy? Pion by chciał iść do środka trochę. Zobaczymy, tu jest. Zobaczymy, jak ten materiał się będzie sprawdzał. Mamy trochę przetrzeci. Trochę by chciał siąść. No zaraz będziemy widzieć, jak ten materiał się nam będzie zachowywał tu. Mamy poziom tak. Mamy, jak mamy tu pion, może tu nie być, ale powinno być. Dobra. Czyli mamy już to mniej więcej. Tego trochę cofnę. Wiadomo. To sobie damy już drugi kierunek. Cyk. Bo wiadomo, najpierw se wyjeżdżamy narożniki, puścimy sznurek. Tego tak, tu trzeba zlicować z tym murem. A tu jak jest, będzie. Jeszcze korekta jest. Delikatnie musi siąść. Delikatnie siąść. Jest. Tu. Jest. Poziom mamy, linia delikatnie musi iść do... Tak. Trochę mi to pływa, bo mam za rzadką, ale damy radę. Dobra, i teraz ta strona. Dobra, tu mamy to mniej więcej ustawione. Tak, widzicie, kąt jest. No wiadomo, no, im większy kątownik, tym lepiej.
tym mniejsza różnica. No mam taki ten duży, zaraz go tu przywiozę pewnie na budowę. Ale teraz tak, mam tu ekipę dwóch czarodziejów. Od oczka. Dobrze, od oczka. Ustawiamy. Majster Andrzej powiedział od oczka, to od oczka. Najpierw miara, tak? Od oczka musi mierzyć, tu wiadomo. Andrzej wie ile tam, nie no. Dejże mu to od zera. Albo daj oddychy. Tylko wszystko fajnie, tylko jaka ma być miara? No, ile masz? No a to standard. 19,44. Nie gadaj. No dokładnie to 19,43,8. No ale uwzględniłeś te 10. Kółeczko. No to nam się zgadza. Czekaj ma. Teraz tak. Ty byś musiał Andrzej tu przyjść i po skosie teraz. To ten wymiar się nam zgadza, tak? Jeśli teraz jeszcze się będzie nam zgadzała przekąt, no tu na pewno będzie, wystawimy tam, nie wystawimy, bo tam mamy okno, ale to dojdziemy do tego zaraz. Ale to prosta tylko jest, nie? A nam trzeba ten wymiar jeszcze, nie? Spokojnie, teraz przekątna, czyli tu mam, to nam gra, szerokość budynku nam gra, teraz jeszcze musimy mieć 23,80,5. To już mam narysowane z programu, no to musi być ogień. Kąty proste. Przykładamy sobie kątowniczek. Można to na przecięciu dwóch tych zrobić. Czekuwa, też. Taśmy brakło? Nie. Ty popuże to! Kurwa się zaparł tam. To na siebie. Daj tu jeszcze! Kurwa nie puści ty. Ale mierz do środka, Mateusz, nie do zewnątrz. Co ty do odpierdala? No bo ciągnie, kurwa. To dnia nam braknie. Ile masz? 80? Pierdzielisz! Czekaj, kuła, nie wierzę! Trzymaj to! Dasz sobie radę? No, tylko nie ciągnął. No. 23,80,5. Pokażę wam, bo to on jest, jemu to wierzyć tak, no tak jak mówiłem kiedyś. Jego na świadka do sądu to... Dobrze! Wolę się. No raz, ale to raz. Ty, no nie gadaj. Gro! Skoro mówię, że jest, to jest. No to w zasadzie to mamy. Dobrze, no tylko jeszcze bymy Andrzej strzelili, jak tam jest wymiar. I jedziemy do domu. Dostawkę se tą dam i puścimy sznurek, żeby ustawić tą płaszczyznę. Będzie dobrze, wyjdziemy z tego. Jesteśmy w domu. Jedziemy do domu? Dobra, no i tak. Tamten jeszcze, tą ścianę, wiadomo, puszczam sznurek, żeby zobaczyć tę płaszczyznę. Po sznurku wystawimy, czy to trzeba schować pustaka, wysunąć, czy jest po prostu tak, jak ma być. No ale jak jest tutaj kąt, na tym kątowniczku, no to musi to wyjść nam, nie? Teraz jeszcze tak. To jest ustawione. Teraz biorę się tamtego, tamtą stronę walniemy. Bo to niech sobie jeszcze, niech se to jeszcze podtęgnie, bo trochę miałem zaprawę rzadką. Niech se to pociągnie, tamtego wyznaczymy. Też do kątownika miara. Idę tam jeszcze i będziemy widzieć. Tam też do kątownika ustawione. No i teraz sznurkiem właśnie będziemy sprawdzać płaszczyznę ściany, nie? Jak już to już mam tu wyznaczone, daję po pustaku, Andrzej tam
po pustaku, ale jak mamy to do kąta, powinno się powinno grać. U ciebie? No to dajesz. Widzicie, koryguje tam. Właśnie to jest dobre, bo wtedy mamy, widzicie, jak ja dociskam go, robi się luka, ale jak popuszczam, no tak, żeby się sparło na tym. Czyli on trochę by się mógł trochę cofnąć, nie? Żeby tak nie odbijał ten sznurek. Delikatnie teraz dociągnąć i zostawiam, tak to niech se to tęgnie. Jak? No i trzeba robić po prostu tak, żeby ten sznurek się wspierał, nie odbijał nam na zewnątrz, czy tam pustak był do środka wciśnięty. No i tak to zostawiamy, tego już nie ruszamy. Skoro mamy już wymiary, no to będzie grało. Zresztą przekątna tam jest. Piony poziomy mamy. I git. Teraz ja biorę się, wystawiam jeszcze tamtego. Tam mam też gwoździe na gustki nabite z tymi osiami. Wystawiamy go tam. I jeszcze złapiemy sobie tamtą miarę, bo skoro mamy już wymiar i kąty i przekątna najważniejsza, no to można działać, nic temu nie będzie. Tak, widzicie, no tu oczko, to mi się zgrywa z tym, tu jest oko, pionik jest, także no musi to grać. I to niech se podtęgnie, nawet jak sam ktoś robi, no to nawet lepiej robi sobie jeden winkiel, idzie na następne i tak, zanim wyznaczycie sobie całe te mury, no to już będzie to na tyle stwardnięte, że będzie można stawiać dalej, nie? Zresztą my tu mamy jeszcze trochę rozmierzenia, bo jeszcze ta ściana, ale nie wiem, czy no bo tutaj są drzwi, no kilka tych pomieszczeń tu jeszcze nam powstanie, ale teraz no ja jadę tam, czyli no wracam, jak już będziemy mieli to pewnie gotowe, no bo procedura będzie taka sama, nie? Tam wystawię od osi tą kształtkę, zmierzymy miarę, potem płaszczyznę na sznurku, no i to będzie wszystko. Także no ja się biorę, idę na tamtą stronę i wracam, jak już będzie pewnie to już wszystko wyznaczone. I potem jeszcze przejdziemy, otwory wyznaczamy i no lecimy z tym, trzeba, żeby tego ubywało. I 8 to 4 cm. No dobrze jest. No, mamy to wyznaczone. Ty jeszcze temu miglancowi tu musimy. Ale nie, wymiar, nie? Bo widać, jak on to ustawił, to opie on wyjedzie na kątowniku tam. Aha, bo tu jest to wejście takie ten, no daj spokój. Ale nie, ma przekręconego, musi se go na zewnątrz wypchać przodem i... No to daj Andrzej tam, bo tam w słupie jest oś chyba, nie? No. Czyli, aha, bo tyś to robił, dobra. Ja. No ośki. To kto? Dlatego mówię, ja tego się nie robiłem. Nie? Popatrzcie się, wypiera się pierwszy raz dzisiaj. Nie wypiera, to czyli tak, ten jeszcze, to sprawdzimy w ten sposób, że to mi już tu podciągło. Mam tu kawałek sznurka. I pierwszą warstwę też jak coś, no to sznurek zaczepiam o górę, nie? Czyli tu będę, żeby mieć, uzyskać poziom, czyli będę się trzymał góry sznurka. Kurde, nie mam, stąd mu weźmiemy. Czyli to jest tak, czyli zapinamy tak jak przy ceramice, a następne już warstwy daję tylko gdzieś tak 2 centy niżej, poniżej bloczka, no bo poziom zazwyczaj tutaj uzyskamy. Jak jest jakiś garbik się zrobi, bo też nie jest, to nie jest też idealny materiał, wiadomo, jak każdy,
na budowie, no to szlifiereczka albo tarka specjalna, może być ta do tynków, skrobak, i pozbyć się tych garbów, bo potem to brzydko wygląda. Tak to mamy ładnie, tu naciągnę sobie, można sobie go trochę... Masz jakiego gwoździa? Nie ma. Tu do styropianu, bo jest XPS tu. Na stole jest, Andrzej, tam przy giętarce. No i tu widzicie, tu naciągniemy zaraz, nie wiem czy też jak mamy linię. Na środku też nie zrobię bloczka, po to żeby podwieszać też środkiem, no bo widzicie, on się na pewno nam trochę ugnie, no tu jest 20 metrów, to trochę jest. Nie ma tu gdzie gwóźdźka jakiegoś, czekajcie, bo za nim. Dobra, mam małego gwóźdźka. Teraz tak, naciągamy ile się da. Robimy pętelkę. Wsadzamy tu gwoździa. Ładnie się nam zaciska. Cyk, naciągam. I wbijam, tu mam XPS-a, no to będzie się ładnie trzymać. Jest naciągnięty dosyć sporo. Teraz jeszcze jedną deseczkę z gwoździem muszę mieć. No, tu nam nie spadło. Czyli tu jak widzicie, no nie, trochę cofnięty jest. Tu jest korekta, naciągnięty. Tu zostaje. To samo z druga strona. No i tu na tej ścianie jest dosyć dużo otworów. Praktycznie na każdym słupie jest segment po 1,5 metra. Czyli jak mamy 40, no to po tam 55 prawo-lewo będzie stawka. No i tutaj zawieszam. Cyk, widzicie, ładnie też idzie sznureczek pustak. Teraz dzięki temu, że to pust, możemy Mateuszowi zmierzyć, czy mu gra ten ostatni. Tam ma być 13,74 po zewnątrz, czyli tak jak mam sznurek. No i tutaj też jak jest gdzieś na środku, tu mam 26. No to trzeba będzie z środkiem podwieszę tutaj jednego, w zależności jak mi wyjdzie. Dobra, montujemy, to jest pika Big Dry, to jest prezent tak naprawdę od Edwarda z Embudu, kanał na YouTubie, pozdrawiam Edek. No a my co, mamy już rysik, mamy już wymiar i tak naprawdę no jedziemy, czyli jesteśmy tutaj, mamy już to pomierzone, tu nam się zgadza, tu chyba brakuje na tym tu 2 mm, no ale zaś bez przesady, przekątna gra i buczy. I teraz co? Teraz bierzemy się, musimy sobie wyznaczyć te otwory. No Andrzej jedzie z tamtej strony, zobaczymy się czy to będzie zgrało, czy się nam to zgra. Jak widzicie są, tu początek 162 od ocieplenia, jest 20 ocieplenia, no to 142 minus 24, 118 musimy mieć tutaj do początku, czyli dotąd. Zobaczymy czy nam to wyjdzie, no bo tak jak Andrzej od tamtąd jedzie, no to są segmenty po 1,5 metra, tak to jest rozrysowane, że jest okno 1,5 metra ściany, okno 150 i okna są przeszklenia na 310 aż, nie? Także no ja startnę z tej strony i zobaczymy czy się zgramy, zgramy się z Andrzejem. No to bardzo dobrze, jak się zgadza, no to o co ci chodzi? O co ci chodzi, chłopie? Wytłumacz. Ja jeszcze oprócz tego słupy rozrysowuję, no. A ja nie jestem, dzisiaj nie jestem zbrojarzem, ja dzisiaj jestem murarzem. He? Tam widzicie to kółeczko nad głową, jak dodawanie w słupku? Leci, kurde. Dobra, wracając do pomiarów. Tutaj mamy zmianę tych słupów, bo jak widzicie wcześniej szła szłabelka jedna przez cały budynek i tu było chyba 25 grubość stropu na tym.
Budynek jest odchudzony, tam jak widzieliście są chyba dwa podciągi, tu, tu i chyba gdzieś w tych miejscach są sześć mniejszych płyt porobione, bo jeszcze tu przez środek idzie, gdzieś tam Andrzej ma ten rysunek. Pokażę to na chwilę. Tak to wygląda, nie? Że jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć płyt porobionych, takich segmentów. No i my od razu, jak już jedziemy, otwory, no te otwory tu okienne się zgadzają, nie? Ale mamy różnicę, no tu na przykład nie w ten sub, ale ten subik już jest 42 i musimy no, współpracować między tymi branżami, czyli branża architektoniczna i konstrukcyjna, czyli to jest aktualizowany, obecny plan, na bazie którego robiliśmy fundamenty. No też tu widzicie, te supy dwa duże są, no to już według tego. No i Andrzej jak rysuje, no to tu mam to 118, mam to 150, ale on już tu ma, dajmy na to 150 i tu już 63 do słupka, nie? Tu jest też jakiś dziwny wymiar, 87, bo jak byśmy to dodawali, tak, to też już od razu wyznaczamy słupki. No, no i ja teraz jak będę murował, no to po prostu dojeżdżam sobie do tych kresek. Tutaj mam granicę, tu żebym wiedział, to mi porób jeszcze X-y, gdzie jest ten otwór okienny, wiesz? Abym się nie rozpędził za bardzo. Tu jest krecha, to tu jest ząb. No i tak to wygląda. No i lecimy, no teraz no co, no docinka mura, stawiam mur, patrzę górą sznurka, pion na pustaku, czyli tutaj pion do poziomu. Żlicuje się ze sznurkiem, to jest wszystko. I poziom na warstwie też do poziomicy. No jedziemy, nie? Także no tak to wygląda. No wracam pewnie, jak już to będę, no nie będę was zanudzał, no murarką prosty temat. Jeszcze tylko te otwory sobie mniej więcej posprawdzam. Tutaj, chociaż ja mam chyba kredę, to też jeszcze nic nie widać, nie? Czyli tu otwór, tu otwór, otwór. No, tu otwór. Tak to wygląda mniej więcej. No więcej docinania tu będzie, jak tej roboty, no tu widzicie, no też, no każdy praktycznie docinka będzie na każdym tym, no tu wszedł cały, nie, ale docinka, tu docinka, także no i tu okazało się, że na końcu będziemy mieli okno 270, czy to okno, czy to wejście, no ale dobrze tak czy siak, że ten jest wystawiony, no bo łapaliśmy wymiar. W każdym bądź razie, no tak to wygląda. Tutaj też jeszcze się zastanawiamy, czy to wywalić całkiem i zrobić większy słup, bo to wychodzi 8 centów. No ale zobaczę, jak to pójdzie. No. No i Mateusz tu ma wyjechane tą całą ścianę. Tutaj tą przewiązkę. No i front. Front też już ma gotowy, zostanie tamta boczna od drogi, nie? No i tutaj też więcej docinek, także a jakby jeszcze ktoś pytał, no maszyny nie ściągałem tu na piątek, jedziemy jeszcze z aligatora, no ale już od poniedziałku haratamy, wiadomo, testy trzeba porobić też, pokażemy wam jak ciąć ręcznie piłą szablastą, aligatorem, no i tym, no i taśmówką, zobaczymy jak to pójdzie. No także tak to wygląda. No my już, no została nam ta ściana cała, nie? Ale to tak jak mówię, no lecimy za koleją. Ja tu jeszcze mam, dokładam, no i idziemy na śniadanie. No jak widzicie, no pierwsza warstwa gotowa. Ja tu mam tylko ostatnią stawkę. Chłopaki tu już jadą winkle na 6 jedziemy sztuk. Z tego względu, nie wiem czy to już mówiłem, ale słupki te w ścianach na 6 rai. Czyli jak mamy 5, to mamy no na 150.
tak, żeby po prostu, no bo tu jest wszystko praktycznie wolno stojące, żeby tego nie majtło. Szymek ma tu 5, no jeszcze jedną dołoży, no bo to jest strach, no bo jak przyszedł, to jest, stoi na papie, jak już niejednokrotnie, no znaczy niejednokrotnie, no ja widziałem już wiele razy, że potrafi taką ściankę zdmuchnąć, no i w kwestii bezpieczeństwa, no i też nie trzeba będzie się tak przykładać do deskowania, bo sobie to machniemy no na dwa razy te supy, nie? Teraz 150 na 6 warstw, usztywni się to, no i potem do góry te kładka. Andrzej mi tu dociął to, tak, mam docięte to, obstawiamy, no i lecimy na klej. Jak widzicie, no tak wygląda, tu mam na 6, tu już na 5, już jadę, już się zbliża fajran, ile jest, trzecia, no to chcę wyrobić ten klej, no to wskakuję tu na prostkę i jadę. Szymek tam już przy tych otworach, tam Józef z tyłu już ma praktycznie, powiedz do, że Mateusz też. No to no w poniedziałek już będziemy pewnie zaczynać obstawiać zbrojenie. No także no zobaczymy jak to pójdzie. No. I tak to jest. Sorry, tak to jest przemyślane, tak jak mówiłem. Na 6. Sorry. Na 6 sztuk. A te w środku i tego byka. No i chyba nie wiem. Ten jeszcze obstawimy, ale ten i te dwa wezmę na to system. Sztyce pionujące. Obstawimy sobie rusztowanie ładnie będzie. To pokażemy wam jak to fajnie będzie szło. No a ja co? No tutaj no klej, grzebień. Jadę no do sznurka. No ja też jak już jadę. Znaczy no ja tak robię, nie wiem jak tam inni. Ja sobie zawsze trochę niżej daję. No bo tutaj w poziomie no to już raczej nie nakombinuję na takim grzebieniu. No to licuję się właśnie tylko do sznureczka, nie? Nie patrzę tam na wysokość, a jak mam jakiegoś garba, kontóweczka starczą do betonu, szlifnąć i wystarczy. No, jakieś tutaj jeszcze dojrze, widzicie jakie one są pięknie proste, zresztą no wam pokażę. No bo to człowiek się nieraz tyle umorduje. Ja bym się dał tą poziomicę. Człowiek się umorduje, tu jest. Człowiek się nie wiadomo ile namęczy. No tak, z tej strony. No to już mamy tu szparę, ale jest pion, ale no nie są idealne. Tu widzicie, już mi tu ucieka ile górą. Tu jest od tej strony, no ten by chciał iść tą, od tej strony, a zaś kurde na zewnątrz, tu na zewnątrz, proszę bardzo, no jest lico w miarę, pion też jest, druga strona zwinie se rękę, tu mamy sznurek, to dajmy go, no tu mamy sznurek, też nie jest lico, pionik jest, no a widzicie, no z drugiej strony, także no ja nie przykładam do tego tak, znaczy no nie chcę brzydko powiedzieć co się nad tym będę robił, ale no trzeba też wziąć poprawkę, że te pustaki nie są idealne, nie? I tak samo w poziomu, no to tu już poziom pewnie będzie, nie? Ale jest tu ząbek, no tu zresztą widać, jest ząbek pod łatą, widzicie to? Jest. No to ale tu wystarczy lekko szlifnąć, no i tyle. A nie, żeby jeszcze płaszczyzny łapać w poziomie. Najważniejsze dla mnie jest zewnętrzna część. Tutaj widzicie, co się dzieje. Tutaj to najlepiej widać, że są zęby. A i robota i tak musi być zrobiona. No. Także ja jadę tu do końca, pewnie widzimy się, ile mi się uda tu zrobić. I tak to wygląda, tyle nam się dzisiaj udało garnąć. Już wiem, że jak przywieziemy maszynę, to Andrzej spokojnie na nas wyrobił. No bo tak, no to tutaj same docinki. Jeszcze ja docinkę, Mateusz i tam na narożniku. No to już jest gotowe. No.
ale jak już będzie maszyna, no to to pójdzie. Zresztą będziecie widzieć, jak to pójdzie. Zrobimy taki teścik cięcia, tak jak mówiłem, ręcznie, z szablastą, aligatorem i tą właśnie taśmową. Także zobaczymy, jak to pójdzie. No, no kończymy na dzisiaj, już jest za 15:15. Tyle się udało, także no samego murowania wam nie pokazywałem, bo jest tego tyle wpierony na YouTubie. Chyba że chcecie, no to dajcie znać, to coś pokażę, piszcie w komentarzach. No a my co, no my dzisiaj no kończymy już, także do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć.